Już nie pamiętam, ile razy mi się to przydarzyło. Ktoś siedzi obok mnie w samolocie i za chwilę płacze. Pytasz się kogoś, co się stało, gdy widzisz, że ma na przykład gips. I za chwilę ta osoba płacze. To jest świetne. Nie myślę o tym, żeby ludziom usługiwać. Po prostu cieszę się moim życiem z Jezusem. Nie wiem już, jak to jest narzekać na swój lot. Nie martwię się opóźnieniami. Nie zastanawiam się nad tym, że dostałem najgorsze siedzenie. Albo że usiadł obok mnie ktoś, kto nie wziął prysznica. Skończyłem z takimi rzeczami. Z jakiegoś powodu wydaje nam się, że jesteśmy na ziemi po to, by było nam na niej jak najwygodniej. Jesteśmy na tej ziemi po to, byśmy byli podobni do Chrystusa. Nic innego tak naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy jesteś podobny do Chrystusa. Pod koniec twojego życia nie będzie miało znaczenia to, że na tym jednym locie siedziałeś przy kibelku, a nie przy oknie. Rzeczywistość jest taka, że zawsze ktoś musi usiąść przy kibelku. Dlaczego raz na jakiś czas nie możesz to być ty? Ja tam nie lubię siedzieć po środku. Specjalnie więc rezerwuj miejsca po środku. Zobaczysz, jak szybko będziesz się uczył pokory. Mam status frequent flyer. To oznacza, że mogę korzystać z różnych przywilejów w samolocie. Rozwijają przede mną czerwony dywan. To jest tak śmieszne. Gdy rezerwuję lot, pozwalam, żeby komputer wybierał mi miejsce. Robię to specjalnie, żebym nigdy nie stał się rozkapryszony. Życie bardzo często nas rozpieszcza. Dostajesz wszystko prosto do buźki i bardzo ci to pasuje. Nagle się okazuje, że ty przecież nie siadasz tam, gdzie przecież ktoś musi usiąść. Ja traktuję te sprawy poważnie. Nasze życie musi być przesiąknięte Jezusem. Musimy stać się treścią Ewangelii. Co sobą wnosimy do tego świata, jeśli nasza postawa nie jest postawą Chrystusa? Co sobą wnosimy, jeśli nie wnosimy sobą Jego samego? Zawsze oddaję najlepsze miejsca w samolocie komuś innemu. Nie wiem, jak to działa z perspektywy linii lotniczej, ale oni chyba widzą moje wylatane kilometry. I pewnie obok mojego nazwiska w związku z tym wyświetla im się emotka czerwonego dywanu. Od razu mówią, posadźcie go tam, albo posadźcie go tam. Zawsze dostaję najlepsze miejsca, ale ja wiem, że muszę je komuś oddać. I nie tylko wiem, że muszę, ja po prostu chcę. To sprawia, że cały czas jestem podobny do Jezusa. Czasem, gdy siedzę z przodu, stewardesy proszą, aby ktoś przeniósł się do tyłu, po to, by właściwie zbalansować ciężar w samolocie. Moja ręka zawsze podnosi się wtedy pierwsza. Zostawiam swoje wspaniałe, wybrane, wypieszczone miejsce. Dlaczego? Ponieważ ktoś to musi zrobić. Gdy jeszcze byłem grzesznikiem, On przyszedł, aby umrzeć za mnie. Gdy ja zajmowałem najgorsze możliwe miejsce, On je zajął za mnie. I dlatego zamierzam żyć tak jak On. Skończyłem w swoim życiu z narzekaniem. Nie narzekałem od 23 lat. Szczerze to nawet już nie wiem, na co w życiu można narzekać. Możecie mi nie wierzyć. Kiedyś w niebie przekonacie się, że mówię prawdę. Jeżeli bym was teraz okłamywał, to by znaczyło, że jestem głupcem i nie ma we mnie bojaźni Bożej. Nie wiem, na co mógłbym narzekać. Duch Świętego Boga jest we mnie. Przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Jestem tak błogosławiony, że to jest nieprawdopodobne. Kocha wylewać na mnie swoją miłość. To dzięki Niemu w tym życiu tak dobrze się bawię. Skończyłem z nieprzebaczaniem innym. Skończyłem z narzekaniem na innych. Gdy narzekasz, wystawiasz się na strzał. Dlaczego? Ponieważ narzekając, zdradzasz się z tym, że w twoim życiu nadal chodzi tylko o ciebie. Gdy narzekasz, zdradzasz się z tym, że nie jesteś nasycony i nie jesteś zadowolony. To z kolei czyni cię celem dla szatana. Diabeł krąży wokół, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On wyszukuje miejsc, które są słabe, aby w nie zaatakować. Gdy pozbędziesz się egoizmu w swoim życiu, zabierzesz mu przestrzeń, w której może się poruszać. Zrozumiesz wtedy, co Jezus miał na myśli, mówiąc, władca tego świata nadchodzi, ale nie ma on niczego we mnie. Ten sam Jezus powiedział, podążajcie za mną, a będziecie czynić te same rzeczy, które ja czynię. Był człowiekiem, który chodził w mocy Ducha Świętego. To oznacza, że ty też, chodząc w mocy Ducha Świętego, możesz doświadczać tego, co On. Jeżeli On jest pierworodnym pośród wielu braci, to oznacza, że możemy Go naśladować. On nie tylko zabrał na siebie nasze grzechy, On pokazał nam, jak wygląda modelowe życie w Duchu Świętym. Pokazał, jak wygląda doskonałe życie prowadzone przez Ojca w niebie. Powiedział, podążajcie za mną. Nie powiedział, śpiewajcie mi pieśni i módlcie się o lepsze miejsca pracy dla siebie. Nie powiedział, módlcie się codziennie o to, aby wasz współmałżonek miał dzisiaj dobry humor. Mam was, czyż nie? Wiecie, dlaczego się śmiejecie? Ponieważ wielu z was w ten sposób się modli. Wiecie, co się dzieje z takimi modlitwami? Wychodzą z waszych ust. podnoszą się troszkę do góry, następnie odbijają się od sufitu pokoju lub dachu waszego samochodu i opadają na ziemię. Nigdy nie docierają do czasz, które są pełne modlitw świętych. Egoistyczne modlitwy nigdy nie docierają do czasz pełnych modlitw świętych. Do czasz pełnych modlitw świętych docierają modlitwy pełne wiary, która wypływa z miłości. Jeżeli się modlisz o swojego współmałżonka, ponieważ chcesz, żeby tobie się łatwiej żyło, to wiedz, że taka modlitwa nie dojdzie przed Boży tron. Możesz modlić się o swojego współmałżonka, ponieważ widzisz, że on nie wie, kim jest. I z tego wynikają jego postawy, emocje czy słowa. Możesz wołać za nim z jego powodu, ale nie ze swojego. Czuję, że dzisiejsze kazanie będzie mocne. Czuję, że właśnie na mnie coś zstąpiło. Poprzedniego wieczoru rozmawialiśmy o sprawiedliwości. Czy nie fascynuje was to, że Bóg jest gotów, aby całkowicie nas oczyścić i patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli? Czy nie jest dla was niesamowitym to, że gdy byliśmy na samym dnie, On widział w nas potencjał i to, do czego nas stworzył? Nigdy nie stracił ze swoich oczu wartości człowieka. Zawsze wiedział, jak człowiek będzie wyglądał i funkcjonował, gdy on będzie w nim żył. Ja nie wywyższam teraz człowieka, wywyższam Chrystusa w człowieku. On uważa, że jesteś wart tego, by za ciebie umrzeć. Uważa, że warto było zawisnąć za ciebie na krzyżu, by móc dać ci swojego ducha. Został tak pobity, że nie można było go rozpoznać. On właśnie w ten sposób myśli. Wie, kim byliśmy na samym początku. Wie, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Wie, jak wygląda życie człowieka, który jest pełen Ducha Świętego. Jezus pokazał nam, jak wygląda życie takiego człowieka. Mówi o tym pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Nie potrafimy się utożsamić z życiem Jezusa, ponieważ dorastaliśmy w egoizmie, w pysze i w zazdrości. Żadna z tych rzeczy nie jest tym, do czego Bóg nas stworzył. Ludzie mówią, ale to Bóg dał nam emocje. Nie te, z którymi dorastałeś. Te, z którymi dorastałeś, pochodzą od Adama. Każda emocja, która wypływała z twojego życia, wypływała ze źródła egoizmu. Nikt nie musiał ciebie uczyć tego, jak się denerwować. Nikt nie musiał cię uczyć w pysze i w zniechęceniu. Nikt nie musiał ci pokazywać, jak to jest się bać. Nie musiałeś się żadnej z tych rzeczy uczyć. Były one dla nas instynktowne. Nasze emocje rządziły naszym życiem. Zobaczcie, jak wielu ludzi stara się zarządzać swoimi emocjami. Stara się je ujarzmić. Moim zdaniem powinniśmy ujarzmić motywy, które kierują naszym życiem. Dlaczego próbujemy ujarzmić nasze emocje? Dlaczego zapisujemy się na kursy zarządzania gniewem? Jezus powiedział, zewleczcie z siebie gniew, a nie starajcie się nad nim panować. Jeżeli w swoim życiu nie jesteś skupiony na sobie, nie jesteś w stanie się gniewać do poziomu, w którym ten gniew jest grzechem. Jest to niemożliwe. To prawda, jestem teraz pełen pasji i emocji, ale nie wyrażam ich waszym kosztem. Moja pasja i gorące serce dla Niego nie sprawia, że masz w moich oczach mniejszą wartość. A więc można się gniewać i nie grzeszyć. To też nie oznacza, że gniewając się, dochodzisz do takiego momentu, w którym prawie przekraczasz linię. Nie mówię tutaj też o gniewie na osoby. Gdy gniewasz się na kogoś, to się na niego gniewasz. Jeżeli mówisz, ja staram się przebaczyć, to znaczy, że jesteś w nieprzebaczeniu. Dlaczego trwanie w nieprzebaczeniu jest dla nas czymś tak normalnym? Ponieważ przez całe życie szkoliliśmy się w egoizmie. Jezus nie powiedział nam, jeżeli chcesz za mną podążać, to pomódl się tą modlitwą, a wtedy na pewno znajdziesz się w niebie, kiedy umrzesz. Zamiast tego powiedział, jeżeli chcesz za mną podążać, zaprzyj się samego siebie, ponieważ nie zostałeś stworzony do życia dla samego siebie. Gdy żyjesz dla samego siebie, żyjesz dysfunkcyjnie. Nie dziw się, że życie wydaje ci się wtedy trudne. Życie jest trudne wtedy, gdy żyjesz niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie znajdziesz Bożej mocy i łaski do poruszania się drogą, na której Bóg nigdy nie chciał, żebyś się znalazł. Dlaczego nasze modlitwy kręcą się wokół naszych potrzeb? Jak wiele osób modli się modlitwą grzesznika, ponieważ mają nadzieję, że coś od Boga otrzymają. Myślą o benefitach, a nie o tym, że ich życie się przemieni. Z tego powodu do Kościoła chodzi mnóstwo zniechęconych osób. Tak często nie rozumiemy, dlaczego On w nas zamieszkał. Jak wielu z nas tak naprawdę ma wrażenie, że w tym wszystkim chodzi o nas. Jednocześnie śpiewamy pieśni, w których mówimy, że we wszystkim chodzi o Niego. Wyrzekasz się samego siebie. Zaparcie się samego siebie to nie jest jakaś legalistyczna idea. Zaparcie się samego siebie to tak naprawdę wyrzeczenie się swoich starych motywów. Gdy zapierasz się siebie, twoje motywy przestają być egoistyczne. Gdy zapierasz się siebie, Przestajesz nakładać oczekiwania na innych. Gdy zapierasz się siebie, bierzesz na siebie swój krzyż. Co to oznacza? Nie pozwalasz, żeby grzech popełniony przeciwko tobie rodził grzech w tobie. Nie oddajesz złem za zło. Nie dorzucasz drewna do ognia. Przykre słowo kontrujesz miłym słowem. Gdzieś przeczytałem fragmenty, które o tym wszystkim mówią. Coś mi się wydaje, że znalazłem je właśnie w tej księdze. Jesteśmy powołani do tego, żeby brać na siebie swój krzyż. Nie pomodliłeś się jedynie modlitwą po to, żeby pójść do nieba. Niebo zamieszkało w tobie. Mówimy, że Jezus umarł na krzyżu, ponieważ jesteśmy grzesznikami. To czyni z nas grzeszników, którym przebaczono. I tak naprawdę nie wiemy do końca, kim jesteśmy. W moich kręgach żaden nauczyciel słowa nie rozumiał tego, o czym mówię. Nigdy jako dziecko nie słyszałem takiego nauczania. Mówiono mi jedynie, że jestem grzesznikiem, że mam złe myśli w swoim sercu, że muszę prosić o przebaczenie, aby krew Jezusa mogła przykryć moje grzechy, a przede wszystkim, żebym pamiętał o chodzeniu do kościoła, bo jeśli Jezus przyjdzie z powrotem, a mnie nie będzie w kościele, to dopiero będzie. W Ewangelii, którą słyszałem, chodziło o uniknięcie piekła, pójście do nieba i otrzymywanie błogosławieństw. Tej Ewangelii, którą wam głoszę, nauczył mnie Duch Święty w mojej sypialni. To On pokazał mi, że Jezus umarł na krzyżu, aby przywrócić moje przeznaczenie i moją wartość. To On pokazał mi, że Jezus umarł za mnie ze względu na wartość, jaką we mnie widział. Wszyscy mówili mi, że On umarł za mnie, ponieważ zgrzeszyłem. A to nieprawda, On umarł za mnie, ponieważ widział moją wartość i aby ją odzyskać, musiał umrzeć za grzech. Jezus umarł po to, żeby z powrotem przynieść prawdę do mojego życia. Nie rozumiałem tego, gdy byłem młody. Dlatego nie umiałem przyjmować Jego miłości. Nie rozumiałem, dlaczego tak naprawdę chce mieć mnie w niebie. Czemu zrobił dla mnie tak wiele, skoro jestem grzesznikiem? Gdy chodzisz z takimi pytaniami z tyłu głowy, to znaczy, że nie masz na nie odpowiedzi. Ewangelia, którą słyszałem przez całe swoje życie, generowała we mnie pytania i nie otwierała oczu mojego serca. Gdy byłem z Bogiem sam na sam, w swojej sypialni Duch Święty powiedział mi, On umarł za ciebie, ponieważ widział twoją wartość. Nawet gdy byłeś na samym dnie, On nie stracił z oczu tego, do czego zostałeś stworzony. On wie, jak twoje życie będzie wyglądać, gdy Mu się poddasz i gdy On będzie żył przez ciebie. Uznał, że to jest warte Jego śmierci. To objawienie sprawiło, że przestałem mieć problemy z ludźmi. Przestałem mówić, a ta powiedziała o mnie to, ten powiedział o mnie tamto. Nie zrobiłbym tego, gdybyś ty nie zrobił tego. Proszę was, nie żyjcie w martwej religii. Nie powtarzajcie religijnych prawd, jeżeli one nie są prawdą w twoim życiu. Nie uczcie się jedynie chrześcijańskiego języka. Bardzo łatwo nauczyć się chrześcijańskiego. Jedną rzeczą jest posiadanie wiedzy na temat Boga. Możesz dokańczać w głowie z pamięci wszystkie wersety, zanim kaznodzieja zdąży je doczytać. Możesz modlić się codziennie, jednocześnie nie spotykać się z Nim. Możesz pozwolić na to, aby twoje modlitwy zajęły w twoim życiu miejsce poznawania Go. Może się okazać, że twoje służenie Mu zajmie w twoim życiu miejsce poznawania Go. Żadna rzecz, którą dla Niego robisz, nie przemieni twojego życia. Jedynie poznawanie Go zmieni twoje życie. Jeżeli swoją tożsamość będziesz odnajdywał w swojej służbie dla Boga, twoje życie będzie sinusoidą. Raz będziesz miał się lepiej, raz będziesz miał się gorzej, w zależności od tego, jak twoja służba będzie wyglądać. Twoja tożsamość zależy od tego, że On zamieszkał w tobie. Twoją tożsamością nie jest to, co ty dla Niego robisz, ale to, co On dla ciebie zrobił. Naoglądałem się w swoim życiu zniechęconych kaznodziei. Zniechęcenie jest niebiblijne. Usprawiedliwiamy je w swoje życiu, używając psychologii. Pastorzy czasem mają takie powiedzenie. Bycie pastorem byłoby świetne, gdyby tylko nie ludzie. Jeśli tak uważasz, to mocno cię to zdradza z twoim stanem serca. Wyobraźcie sobie Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Podaje kielich swoim uczniom. Jego warga zaczyna drżeć i mówi, nie wierzę. No nie wierzę w to. To jest najważniejszy wieczór w moim życiu, a wy wszyscy mnie zdradzicie. Jestem na was tak wściekły. I jeszcze macie czelność mówić, że za mnie umrzecie. No, umrzecie, ta jasne. Rozpierzchniecie się jak kurczaki z wolnego wybiegu. Wiecie, dlaczego tak bardzo was to bawi? Ponieważ wiecie, że On nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Skoro On nigdy by czegoś takiego nie powiedział, to dlaczego my takie rzeczy mówimy? Jeśli nie nauczyliśmy się ich od Niego, to od kogo? Jeśli nie nauczyłeś się tych rzeczy od Niego, to od kogo? Chyba wychowywałeś się w niewłaściwym domu. Jezus już nas wyrwał z tego domu zastępczego. Byliśmy szkoleni przez kłamstwa i fałszywe nauczania. Nie jest to aż tak bardzo nasza wina. Do nas zależy zareagować na prawdę, gdy ją słyszymy. Bóg chce, żebyś był odpowiedzialny za swoje życie, ponieważ Cię kocha. Chrześcijaństwo to prawda, którą wybierasz. Jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Gdy tylko wierzysz w prawdę, Boża łaska spływa na Ciebie i sprawia, że to, w co uwierzyłeś, staje się Twoją rzeczywistością. To Boża łaska sprawia, że się przemieniamy. Nigdy nie budzę się myśląc, no to dzisiaj będę dobrym chłopcem. Budzę się myśląc, że jestem Jego chłopcem. To On sprawia, że jestem dobry. Ale Ty nie możesz być dobry, tylko Bóg jest dobry. Nie, jestem dobry, ponieważ On we mnie mieszka. W moim sercu nie ma tych samych złych myśli, które były w nim przed Nowym Narodzeniem. Po Nowym Narodzeniu nie starałem się przestać przeklinać, tylko po prostu przestałem. Życie z Bogiem to nie życie uczynków. Gdy żyjesz z Bogiem, to On sprawia, że kimś się stajesz. Jeżeli nie jesteś w społeczności z Bogiem, chcąc, nie chcąc, wpadniesz w uczynki. Zawsze będziesz miał wrażenie, że nie jesteś wystarczająco dobry. Zawsze będziesz trochę potępiony w swoim umyśle. To z kolei sprawi, że nie będziesz miał z Nim intymności i nie będziesz rodzić Mu dzieci. Potępienie i wstyd sprawiają, że nie ma intymności, a bez intymności nie ma dzieci. Wszystko na ziemi pomnaża się poprzez zejście dwojga ze sobą. Jezus powiedział, że upodobało się Ojcu, abyśmy wydawali wiele owocu, aby nasz owoc był trwały. Jak chcesz wydawać owoce, jeżeli nie zostajesz zapylany? Wszystko dobrze tam z tyłu? Jeżeli nasienie tego, kim On jest, nie zamieszka w Twoim wnętrzu, nie będziesz w stanie rodzić rzeczy, które są do Niego podobne. Wszystko to, co rodzi się z Twojego życia poprzez bliskość z Bogiem, przypomina swojego Ojca. Mówię teraz o prawdach duchowych. Nie ma w tym żadnej dziwnej seksualnej koncepcji. Mówię o duchowej prawdzie. Gdy ja narodziłem się na nowo, wiecie, jak wyglądały moje modlitwy? Nie wstydziłem się ich. Wiedziałem, że w sypialni jestem tylko ja i Pan. Mówiłem Mu, Ojcze, otwieram się przed Tobą. Dziękuję Ci, że nasienie tego, kim Ty jesteś, zostaje teraz złożone we mnie. Wszystko, co narodzi się z mojego życia, będzie przypominać swojego Ojca. Jestem drzewem sprawiedliwości, które wydaje Twoje owoce. Wypełnij mnie chwałą tego, kim jesteś. Dziękuję Ci, że będą wypływać ze mnie właściwe słowa we właściwym czasie. Nieskończonymi godzinami w ten sposób rozmawiałem z Bogiem w swojej sypialni. Modląc się w ten sposób, wydeptałem kilka dywanów. Mówiłem, już nigdy nie będę sfrustrowany. Dni frustracji skończyły się w moim życiu. Już nigdy nie sprzedam swojej skóry tanio, ponieważ Ty zapłaciłeś za mnie tak wielką cenę. Nie należę już sam do siebie. To jest modlitwa. Wiecie, co nie jest modlitwą? Panie Boże, niech mój samochód dzisiaj działa, niech się nie zepsuje. Proszę Cię też, żeby mój szef był dla mnie miły. I jak tam, modliłeś się dzisiaj? Tak, no modliłem się. Nie, nie modliłeś się. Mam dla Ciebie wiadomość. To nie jest modlitwa. Jesteś skupiony na sobie, trwasz w egoizmie i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Przykro mi, ale taka jest prawda. Naprawdę powiedziałem to na głos? Słuchajcie, czy to brzmiało niemiło? Nie chcę być niemiły, ale powiedzcie, jak wiele z naszych modlitw ma na celu pobłogosławienie tego, jak będzie wyglądał nasz dzień. Nie jesteś w stanie być owocnym dla Pana, jeśli w ten sposób się modlisz. Wystarczy, że posypie się jedna rzecz w ciągu Twojego dnia i będziesz pozamiatany. Wystarczy, że jedna rzecz nie pójdzie zgodnie z Twoją modlitwą. Panie, przecież wierzyłem, że dzisiaj wszystko będzie świetnie. Wierzyłem, że będę miał lepsze okoliczności. Problem w tym, że nie w ten sposób mamy się modlić. Twoje okoliczności nie mają nic wspólnego z tym, co jest w Twoim wnętrzu. Twoja wiara ugruntowuje Ciebie bez względu na to, jakie są okoliczności. Czasem Bóg nawet nie myśli o ogniu, w którym stoisz. Nawet nie myśli o tym, żeby go ugasić. Czeka natomiast, aż zareagujesz w nim na ogień. Nie ma znaczenia to, że wokół Ciebie płonie ogień. Znaczenie ma to, że On żyje w Tobie i że Go reprezentujesz. Mów, czy żyję, czy umieram, należy do Pana, ale nie spodziewam się śmierci, ponieważ Bóg chce, żebym jeszcze mnóstwo rzeczy na tej ziemi uczynił. W byciu na tej ziemi nie chodzi o przetrwanie. Czasem głosimy Ewangelię tak, jakby ona była zestawem narzędzi do przetrwania w dziczy. Mówimy, mam nadzieję, że wytrwam w wierze do końca. Co to w ogóle znaczy? Nie jesteś kimś, kto stara się wytrwać do końca. Ty już zwyciężyłeś. Już jesteś w Jego domu. Już jesteś zaakceptowany. Nie jesteś w stanie już przegrać. Już wygrałeś. Nigdy nie umrzesz. Dlatego nie powinieneś się bać śmierci. Strach przed śmiercią powinien zakończyć się w momencie, w którym narodziliśmy się na nowo. Mówi o tym 2 rozdział listu do Hebrajczyków. Kapitan naszego zbawienia zabrał strach przed śmiercią. Dlaczego więc, gdy dostajemy nieprzyjemną diagnozę, panikujemy, my i nasi przyjaciele, i zaczynamy w panice cytować wszystkie wersety na temat uzdrowienia? Dlaczego tak ważne są dla nas sentymenty? Mówimy, moja córka za chwilę się żeni. Boże, proszę, zachowaj mnie, chcę to zobaczyć. Za tak wieloma z naszych modlitw stoi ludzki sentyment. Naoglądamy się tego. Robimy łańcuszki modlitewne. Modli się o kogoś 1000 osób, potem ta osoba umiera. I dochodzimy do wniosku, że to oznacza, że uzdrowienie nie było Bożą wolą. Co jeśli podstawą do naszej modlitwy jest strach, a nie wiara? Nie mamy autorytetu nad tym, czego się boimy. Co jeśli jesteśmy jak ludzie, którzy stoją przed grobem Łazarza? Przed ich twarzami stał ten, który jest życiem, a oni wywyższali śmierć. Nie będziesz mieć autorytetu nad tym, czego się boisz. Możesz w strachu cytować wszystkie wersety świata, aż zieleniejesz. Ale wtedy umniejszasz Biblię do zbioru zasad. Biblia nie jest zbiorem zasad. Biblia jest bliskością i relacją. Gdy stajesz się z Nim jedno, On Ciebie przemienia. Stajesz się do Niego coraz bardziej podobnym i zaczynasz widzieć to, co On widzi.